Takie coś mi ostatnio wpadło w oko w Lidlu, jak byłem. Takie coś mi ostatnio wpadło w oko, jak byłem w Lidlu. Jest pizza buns, czyli takie bułeczki pizzowe na party. Tutaj co prawda na talerzu widać ich dość dużo, ale w zestawie są dwie. I chciałem taki eksperyment kulinarny przeprowadzić. Co to jest w ogóle warte? Produkowane w Niemczech. Przygotowanie proste do piekarnika. Więc dzisiaj to będzie pierwsza część eksperymentu kulinarnego, a druga chyba będzie związana z tym, co ostatnio nabyłem, bo też mnie ciekawi, jak to będzie smakowało. Coś nowego, jakieś nowe smaki, żeby coś się działo. A nie, więcej. Dwie paczki po raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po pięć takich bułeczek. Rozumiem. Teraz jest to wszystko dla mnie jasne. Czyli może ich będzie tyle, ile na zdjęciu. Nie rozczaruję się bardzo. Dobra, nagrzewam piekarnik. Ile oni tutaj każą to zrobić? W 180 lub 200, 230. Robię 230 bez termoobiegu i podgrzewam. Ten temat ma wskakiwać do piekarnika na 10 minut. Cytryna, chcesz wejść na ten mróz? No właśnie tak myślałem. 100% wegańskie, 100% bez glutenu, gotowe do jedzenia i można to spożywać bez prezerwatyw. To jest bardzo istotna kwestia, tak więc ktoś jak nie lubi, to właśnie może bez. Robimy ziemniaki z ryżem. Taki będzie produkt, średnio pikantny. Indyjskie danie gotowe z ziemniakami, zielonym groszkiem w kremowym sosie. I ono się już tutaj bangluje w takim garstuszku podgrzewa. Można w mikrofali, ale żeśmy do gara wrzucić. Sandra to jeszcze przygotowuje zdrową przekąskę, czyli co to jest? Ciecierzyca. Ciecierzyca z papryką chili? Tak. I do piekarnika? Tak. Łomatko. I to idzie na blachę teraz. 180 stopni do piekarnika. I to podobno ma być 30 minut. To dość długo. Ustawiłem 29. Niech się piecze. Tak wyglądają pizze w bułeczkach. Tak były podzielone. 2 i 3. I tak jest. 2 i 3. Nie jest to wielka porcja. Mały talerzyk się mieści. Ale mam nadzieję, że będzie smakowita. Podobna. Mogłem chyba bardziej podrumienić te bułeczki. Bardziej bym to nazwał bagietką, w której jest trochę sera z papryką. Na dzienie można by powiedzieć, że chyba paprykowe, tylko nie ma tu nic innego. Papryka i ser. Tak, no chyba nawet jest opisane to jako pepper. Tak więc tak to wygląda. Bułki przednio nadziewane serem topionym, serem emmentalem i papryką. Produkt głęboko mrożony. No trudno to trochę nazwać pizzą, ale jako taka przekąska drobna, całkiem spoko. Fajnie pachnie. Otworzę wam. No niewiele jest tego miąższu, więcej jest pieczywa, tak więc taka uwaga. No to jest takie. Co to? Nie, smakuje mi, tylko jakby trochę tego nadzienia było więcej, to by się nic złego nie stało. Tak to jest fajne, chrupiące, no jest smaczne. Nie, no nie jest źle, można ponawiać. Nie wiem, ile to kosztuje. Nie zapisałem niestety. A teraz wchodzi ten temat. Alo matar. Nie wiem, czy to się powinno jeść z ryżem, czy bardziej może z jakimś chlebkiem naan. Ale na razie spróbuję samego. No taki, powiem ci, smak. Można powiedzieć hinduski. Nawet smaczny. Chyba po 6 zł to było. Nie tak znowu bardzo drogo. Dwie porcje żeśmy sobie zrobili. Jedna dla Kasandry, jedna dla mnie. I zaraz to wymieszam z ryżem i zobaczę, czy to z ryżem się będzie nadawało. Szybkie podsumowanie. Jak oceniasz bułeczki? Będziesz kupować? Tak. Jak podsumujesz Alo Matar? Doskonałe. Doskonałe. No słuchajcie, dzisiejszy nasz wybór był dobry, naprawdę. To jakby było więcej tego nadzienia, to by się nic nie stało, ale jak ktoś jest chlebowy, tak jak Kasandra, to będzie mu smakowało. I tego generalnie trzeba kupować ze dwie sztuki, bo to jest 280 gram, to jest już gotowy sos, go się nie rozcieńcza z żadną wodą. Tak więc dwa takie sosy na dwie torebeczki ryżu i też jest całkiem fajne. Aczkolwiek doszliśmy wspólnie w porozumieniu do wniosku, że lepiej by to smakowało z chlebkiem naan. Tak? No, tyle z dzisiejszych eksperymentów. Smacznego. Takie gadżety rozruchowe testowe mam.
testowe oczywiście. Tylko wiecie, że u mnie to jest kłopot z silnikiem spalinowym. Może ktoś jest w okolicy, w Kielcach najlepiej, albo u mnie w Miedzianej Dziurze, co to mu fura rano nie odpali, to dawać znać, podjadę, wytestujemy przy okazji. To jest ciekawe, bardzo mnie to zainteresowało, bo to jest na superkondensatorze. Czy nie trzeba tego ładować, to się podobno powinno naładować z rozładowanego akumulatora i dać moc do wystartowania. No ale chciałbym to zweryfikować. Trudno w elektryku niestety. Także trzeba będzie rzeźbić, a może ktoś ma słaby akumulator i rano nie zapali, to ja chętnie przyjadę. Walczę jeszcze z tym Intel Nukiem, z tym takim małym komputerkiem. Ja pierdzielę, masakra zupełna. No wszystko jest ok, tylko chciałbym tam mieć dysk NVMe, nie seria LATEA. Seria LATEA działa super hiper, no ale nie po to są dyski NVMe szybsze, żeby ich nie zastosować. Mam jeden NVMe, na którym jest problem z instalacją systemu. Już próbowaliśmy na wszystkie kurnia sposoby. Już dyski takie, śrakie, ustawienia w BIOSie. Ni chuchu, nie chcę się z tym NVMe w ogóle zaprzyjaźnić. Znaczy instaluje się system, co ciekawe, odpala się jak się przełoży ten dysk do innego komputera. Ale jak jest w tym jednym, to ma problem z butowaniem, jakiś problem z dostępem do następnego boot recordu. Poza tym jak się robi fix boota, to jest coś takiego jak access denied i w ogóle nie wiadomo. Obstawiam, że może coś jest firmware stary, tylko nie mam go jak jeszcze Konradowi zostawiłem, wzięliśmy inne dyski. Ale jadę kupić nowy dysk, bo ten, który tam miałem, no to jest dość stary, jakiś Plexter miałem. Ale z 2016-17 roku to w ogóle wtedy były pierwsze te dyski, jakie wchodziły. On jest fajny i szybki i w ogóle, tylko coś jest z tym butowaniem nie tak. Jako dodatkowy dysk, ja go mam w zewnętrznej kieszeni, działa tak, jak działać powinien. A ja w zasadzie mam buspas do dyspozycji. Tylko niestety tutaj nie chce zadziałać. Jadę teraz na szybko do XCOM-u. Mam nadzieję, że to się da odebrać w salonie, że te odbieranie w salonie działają. Bo kupiłem jakiś nowy, co prawda Goodrama, nie wiem czy tam jest wszystko ok, ale kupowałem różne Goodramowe rzeczy i były ok, tak mam nadzieję, że ten dysk też będzie ok. 512, 2500, to jest nieprawdopodobne, jakie są teraz ceny. Dawniej za taki dysk trzeba było wypłacać 1000 zł, a teraz, proszę Państwa, jest tak jak jest. Także szybka akcja. I zaraz wracam na testy. Szczegółowe szczegóły walki będą na testkawie oczywiście. Nie da się zrobić płatności kartą. Wybrać płatności kartą. Trzeba zapłacić online. Płacicie online, przyjeżdżacie do sklepu, macie informację, że jest zamówienie gotowe do odbioru, ale nie jest do odbioru, bo płatność dopiero się potwierdzi za nie wiadomo ile. Musiałem zapłacić jeszcze raz. Jak dla mnie to jakaś mega nienormalna sytuacja z pozamykaniem tego wszystkiego. Przecież tutaj ludzie pracują, zarabiają. Nie wiem, czy czynszów ich zwalniają, jak macie taki lokal w galerii? Czy macie płacić ZUSy, macie płacić wszystko, macie płacić czynsz? Chyba ich czynsz trzeba płacić, nie? No bo to jest nie państwowa sytuacja, tylko prywatny najemca i on w zasadzie też ma do płacenia leasingi. Kurde, no to jest katastrofa. To jest katastrofa. I jeszcze to wszystko po głupie mu pozamykane. Nie wiem, jaki to ma sens. Tym bardziej, że były obostrzenia takie, że tylko po kilka osób wpuszczają i faktycznie tego się trzymali, faktycznie tych ludzi nie było dużo. No, chcecie czasami coś móc załatwić szybciej, nie czekać na przesyłkę, która przyjdzie za 3 dni, tylko żeby to było już dostępne. Cytryna, kto jest śniadanie? Kto jest śniadanie? Piękny pies Cytryna jest śniadanie? Chodź, zrobimy śniadanie, chodź. Trzeba wygłaskać tego pieska przed śniadaniem, chyba że jest bardzo głodny, to wtedy nie trzeba, mordko. I tu jeszcze mały dodateczek, ale jestem głodna. To tu nie dali, wiecie co, tego takiego, tych takich amorków do podnoszenia, tylko jest ten patyk, to po prostu jestem w szoku. Ale powiem wam, że tym syfem, co psikałem na kuny, cały czas czuć, pomimo tego, że się jeździ. Trochę ogarnięte, ale jak sobie będziecie robić w garażu kratki odpływowe, to nie takie gówno małe, tylko takie najlepiej przez pół garażu, żeby szły ze dwie czy trzy takie te, żeby było porządnie. Ja teraz nie będę pruł tego wszystkiego, ale z taką jedną kratką to jakieś nieporozumienie.